Siemanko, drodzy widzowie, kolejny wywiad online z MMA Piwnicy. Maciej Browarski, moim rozmówcą. Cześć Maciek. Siemanko. O, no i teraz grupa już undergroundowa. Widzimy i słyszymy się już lepiej zdecydowanie, a nie widzieliśmy, nie słyszeliśmy się już dawno, więc powiedz, jakie nastroje przed WOTORE 7, bo mamy 3 dni tak naprawdę do gali. Nastroje bojowe, jak zawsze. Wiesz co, ja już czuję metaliczny zapach krwi powoli pod nosem. Także oczekujemy tego 23 i wierzę w to, że będzie tak jak walcownia w sumie nas do tego przyzwyczaiła, bo czwarta gala tak naprawdę też pokazała potencjał, jaki drzemie w WOTORE. W ten piątek, drodzy widzowie, jeśli jeszcze nie macie pay-per-view, to zakupicie je na stronie WOTORE, a warto wykupić, bo będzie się na pewno działo. Tak w dużym skrócie, Maciek, co czeka nas podczas tego wydarzenia? Później oczywiście sobie jeszcze opowiemy wszystko dokładniej. Wiesz co, no, czeka nas tradycyjnie turniej, plus do tego jakieś tam dodatkowe smaczki w postaci superfightów, które po części wynikły z przebiegu wydarzeń, jakie gdzieś tam po drodze się wydarzyły z Michałem Pasternakiem i z naszym finałem, który powinien się odbyć. Także no, to jest to, na co czekamy. Mamy 6 walk turniejowych plus 5 superfightów. O tych wydarzeniach z Michałem Pasternakiem to mówisz o tym, że po prostu Michał zrezygnował z bronienia pasa WOTORE i go zwakował, tak? No, obraził się chyba. Wiesz co, myślę, że miał taką obawę po prostu, że będzie musiał bronić tego pasa ze mną i wolał to zwakować, nie? Nie, no, jak gdyby sytuacja chyba na rynku, która się teraz stworzyła, no, był zawodnikiem High League'u, jest też zawodnikiem Fame'u i na dzień dzisiejszy ma tyle walk praktycznie co kwartał, że ciężko jest nam go zaangażować. Natomiast nie mówimy sobie gdzieś tam żegnaj, tylko do zobaczenia, nie? Na pewno Michał Pasternak też z chęcią nie wakuje tych pasów. Myślę, że ma chrapkę na to, żeby z powrotem sobie je odzyskać. Konferencję mieliśmy w sobotę, na której zostały rozlosowane pary turniejowe. Nie, Bo nie, nie. nie było jeszcze? Turniejowe nie zostały, nie. Wiesz co, wróciliśmy troszeczkę do konwencji pierwotnej, czyli tej, która była przy 1-3, czyli zawodnicy praktycznie łączą się w pary. Dosłownie wychodząc na arenę, mamy losowanie, schodzą z areny, zaczyna się turniej. No to rzeczywiście, ale to jest tak jakby już podczas otwarcia, ceremonii otwarcia, tak? O tym mówisz, Tak, że... tak. No to, tak. to rzeczywiście, to było klimatyczne. Natomiast zacznijmy może od angażu Dominika Pudzianowskiego. Dość odważny ruch, dlatego że pamiętam, że Fen kontraktując Krystiana... No chyba słono przepłacił. Jak jest w waszym przypadku? Wiesz co, ja oglądałem jego umowę, no i myślę, że nie przepłaciliśmy. Chyba że ktoś daje coś pod stołem, natomiast na pewno to nie będę ja. Liczę na to, że no wiesz co, no jak gdyby to troszkę wynikło gdzieś tam samemu z siebie ta walka. Obcol jest tutaj naszym takim lokalnym wataszką, że tak powiem, znaną osobą i wiesz co, znany jest też w świecie takich sportów siłowych mocno, no, wyciska 400 kg na klatę i te zestawienie z Pudzianem... 370 chyba z tego, no, co wiesz pamiętam. Co, no tak, te 30 kilo, myślę, że byśmy mu pomogli docisnąć do tych 400. Ale wracając do Dominika, jakoś to tam wynikła ta walka, natomiast no, też uznajmy, że wybrał sobie mocną formułę dosyć późno rozpoczynając. Nie? Chyba Więc najmocniejszą. Myślę, że tak, no, mocniejsze nie ma tak naprawdę u nas w kraju i gdzieś tam jesteśmy naprawdę w świecie tak samo, dosyć mocne mamy te zasady, więc jestem bardzo ciekaw tego pojedynku, no bo myślę, że generalnie WOTORE oznacza się tym, że niekoniecznie jakoś te takie typowo techniczne umiejętności zwyciężają. Na pewno zwycięża charakter i taka wola walki, wola przetrwania.
Czyli turniej, przypominając naszym widzom, składa się z tego, że mamy 8 zawodników i rozgrywamy ćwierćfinały i półfinały na gali, ale już finał odbędzie się na kolejnej edycji. Tak, wiesz co, od jakiegoś tam momentu postanowiliśmy odejść od tej formuły trzech walk podczas jednego dnia. I to nawet gdzieś tak zdroworozsądkowo do tego podeszliśmy. Jedna rzecz to właśnie osoby, które jak gdyby jest Krzysztof Waczyński, miał możliwości uczestnictwa w finale, natomiast gdzieś tam jakieś obrażenia. Lekarz nie dopuścił go do finału. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że też zawodnicy mogą być już mocno wyczerpani po swoich bojach, bo powiedzmy sobie, że nasze walki są praktycznie bez limitu i mogą trwać dosyć sporo czasu, więc też są gdzieś tam wycieńczające dla nich. Więc na pewno atrakcyjniejsze jest to, żeby przenieść ten finał na kolejną edycję i zawodnicy wtedy są po pełnym okresie przygotowawczym, to jest raz, a dwa w pełni świeżi. No i oprócz turnieju, czyli tam sześciu walk, czeka nas jeszcze bodajże na tej gali pięć ekstra fightów, walka wieczoru i miało być starcie o pas WOTORE. Jest. Walką wieczoru jest. No wiesz co, nie chciałbym, ale podejrzewam, że ona będzie walką wieczoru. To jest Kwiatkowski z Owsianym. I to są zawodnicy, którzy wygrali turnieje WOTORE. I jakby biegiem wydarzeń, oni tak czy inaczej walczyliby, któraś z tych osób walczyłaby o pas, byliby wcześniej sparowani jako pretendenci. Natomiast ze względu na to, że Michał pakuje te pasy. Będziemy mieli troszeczkę to w trybie przyspieszonym. No i będziemy ich widzieć już w piątek w walcowni, walcząc o te trofeum nasze, nie? Jak wygląda kwestia biletów i publiki? Jest w ogóle jakaś przewidziana pula, wejdą jacyś ludzie, czy to typowo studyjna gala? Wiesz co, jest. Tak jak zawsze robimy do tej pory, jest to tak. W sumie walcownia jest takim miejscem, gdzie wejdzie około 500 osób. Nie robimy jeszcze tych imprez masowych. Natomiast też z drugiej strony, póki co się w to nie pchamy, chcemy, żeby te nasze gale wyglądały właśnie w taki sposób bardzo klimatyczny i ten anturaż ma być taki, że oglądając tą galę, nie wiedziałbyś, co oglądasz i patrzysz, mówisz, Wotorę? Wotorę. Na tym to też polega, że chcemy być jak gdyby w tym kontekście rozpoznawalni. Z tego co pamiętam, różne już mieliście odsłony, jeśli chodzi o WOTORE, ale najbardziej w pamięci mi zostały te takie questowe klimaty, chyba szczególnie z początków, bębny i tak dalej. Czy możemy się spodziewać tego samego przy gali WOTORE 7 również? Wiesz co, w pełni nie, natomiast ta muzyka wciąż będzie taka sama, która jest kojarzona z Wotorę i zawodnicy wychodzą do muzyki przez nas stworzonej. Wtedy to była muzyka na żywo, teraz gdzieś tam jest to DJ, który akompaniuje temu wszystkiemu. Natomiast cała otoczka wokół na pewno myślę, że teraz po raz kolejny gdzieś tam zaskoczy, bo będzie, myślę, takim połączeniem tego Wotore 1.3 i 4.6. Czyli całkiem coś nowego. Wiesz co, nawet może nie całkiem coś nowego, może troszeczkę to będzie zbliżone do tej 4.5.6. Będzie taki fight club. Wiesz co, widziałem wizualizację scenografii. Kurczę, no będzie to miało klimat. Jakiej puli, jaką ilość pay-per-view przyłączy myślicie, że jesteście w stanie sprzedać podczas tego eventu? Jak największą. Wszystko, jak ten. Jak Chuck Norris, sprzedajemy wszystko. Chuck Norris to wszystko wykupi. Wiesz co, no, nie mam pojęcia. Natomiast pracujemy gdzieś tam marketingowo i działamy na
polach jak najszerszych się da. Chcemy tak naprawdę docierać do tego naszego odbiorcy, który od samego początku nas odbierał, czyli do tych ludzi właśnie, to co mówiłeś, nie wiem, Quest, ta cała reszta filmów, z którymi możemy się kojarzyć, ale też chcemy sięgać po szerszą rzeszę publiczności, czyli tych ludzi, którzy może zaciekawić to, co robimy, nie? Nie chcemy tylko jak być w miejscu, nie chcemy no, w miejscu stać po prostu, chcemy się rozwijać, chcemy zabierać jak najwięcej ludzi wokół i stwarzać to, żeby oni się interesowali Votorem, co to jest, wiesz, gdzieś tam, żeby to była też ta klikalność, ktoś idzie w koszulce Votore na mieście, zaczęli się interesować i poprzez to też zaczęli do nas trafiać i oglądać walki, bo uznajmy, że Votore jest takim troszeczkę krokiem naprzeciw, wiesz, teraz rzeczy, które się odbywają, czyli troszeczkę tych frików. Ja wiem, że ty jesteś mocnym antagonistą. Ja troszeczkę jestem takim, wiesz, ja to uznaję jako rozrywkę trochę, ale nie chciałbym też za bardzo iść w tym kierunku. Ja chciałbym być Votore jako Votore właśnie i stać troszeczkę w opozycji. I w tym kierunku chcemy cały czas podążać. Chcemy mieć tą swoją tożsamość. Votore to ma być Votore. Jasne. Nie jestem takim antagonistą wcale, aczkolwiek tak, nie przepadam za bardzo. Nie wiem, czy widziałeś w ogóle taki trochę off-topic teraz. Wczoraj chyba wyszedł na kanale, nie wiem, ale się dowiem, film a propos High League i powiązania z Kadyrowem. Widziałeś ten materiał? Wiesz co, ja widziałem, ja czytałem taki dosyć obszerny komentarz pod jakimś filmikiem chyba, który właśnie był na YouTubie. Taka osoba dosyć mocno tam wszystko tłumaczyła, gdzieś tam właśnie też te powiązania, całą tą siatkę. Bardzo, w bardzo taki logiczny i rozsądny sposób. Nie? Od ACA, przepraszam, od ACB po ACA, całą tą resztę, po wchłonięcie tej organizacji, po walkę, przez walkę jego też syna gdzieś tam. No to ciekawe samo, to było. Samo. Tak, no to wiesz, ja to w pigułce przeczytałem w jakimś komentarzu. Dobra, wracając do Votore. Tak, czyli nie będziemy mieli wyłonionego triumfatora Votore 6, bo panowie Więcławski i Rulecki nie będą się ze sobą bić, ale zestawiliście ich w dwóch oddzielnych superfightach. Myślę, że dosyć mocnych superfightach. Rulewski się bije z Ozgą, gdzie Ozga na pewno ma spory niedosyt po przegranej z Owsianym. Gdzieś tam miał jakiś żal i smutek do sytuacji, które gdzieś tam były podczas walki. Przegrał. Na pewno będzie chciał pokazać na to, że zasługuje walkę o pas po raz kolejny. Natomiast no, Krzysiek Waczyński to jest ta osoba, o której mówiłem, że właśnie był jednym z powodów, gdzie zaczęliśmy przekładać finał na kolejne gale, bo on właśnie przy chyba Votore 3 albo 2 z Biegańskim się bił, Pikingiem, i dał naprawdę mocną walkę, później miał kolejną i nie był w stanie gdzieś tam wyjść w pełni sił takich naprawdę, żeby być w pełni zaangażowany do tego finału, więc on był takim prowodyrem tego, jednym z osób właśnie. Mocne zestawienia. Będziemy jeszcze mieli walkę, która chyba najbardziej elektryzuje publikę, jeśli chodzi o tą Votore 7. Mówię tutaj o starciu Szymona Apteki Nowowiejskiego z Kamilem Mindą. Tutaj bardzo fajnie bardzo fajnie wstrzeliliście się w konflikt, który gdzieś tam rozwinął się już typowo w internecie, bo to zaczęło się od influencerskiej w zasadzie akcji apteki w Tajlandii, gdzie, Jezu, Trans TV nazywał się ten kanał, czy jakoś tak, on tam wpadł na transmisję, a że jeden z tych influencerów trenuje Mirka Oklińskiego, no to wiadomo, że reakcji Mirasa można się było spodziewać w zasadzie natychmiast i tam został już, pamiętam, Minda,
Pasternak, Adam Okiński chyba wystawianie po kolei Tak, do Ozga apteki. chyba też. Ozga chyba też był stawiany. Możliwe. W każdym razie stanęło na Kamila Mindę. Co powiesz na temat tego zestawienia? No tutaj wyraźnym faworytem tak naprawdę wydaje się być Minda, ale Arena, Tak, Warta, to parę Mirek wszystko. zrobił Enedue Rabę i wytypował Mindę. Natomiast, no tak jak mówisz, no sportowo na pewno na papierze Minda wygląda dużo lepiej. Ja ci powiem szczerze, że Kamil nie jest zbyt, moim zdaniem, rozpoznawalnym zawodnikiem w Polsce. Natomiast on ma sporo walk i to bije się, znaczy sporo, no nie jakoś tam ten jego rekord nie jest mocny, duży w sensie. Natomiast bije się, bił się i w Czechach na tym oktagonie i w RFA. Ja się przyznam, że nim gdzieś tam był angaż do Wotore, nie śledziłem za bardzo jego walk. Jestem bardzo ciekawy tej walki, bo to jest takie zestawienie. Kamil też jest kawał chłopa, prawie 120 kilo waży. Apteka, no jak gdyby widać, no i wzrostowo jest wyższy. Natomiast on tu będzie miał tą weryfikację swoją sportową. No, Kamil, myślę, że nie musi nic udowadniać, ale zdaje sobie sprawę z tego, że pewnie patrzą mu w cudzysłowie na ręce, no bo jednak jest sportowcem, a Apteka jednak nie ma tych osiągnięć żadnych w jakichkolwiek gdzieś tam dyscyplinach. Nikt go nie widział na jakiejkolwiek arenie, więc tu jest taka wielka niewiadoma. Myślę, że Kamil jest w stanie tylko sobie jakąś analizę robić na podstawie jakichś tarcz, które robił w Tajlandii gdzieś tam u jakichś trenerów i to jest wszystko moim zdaniem. Tutaj fajnie było w trailerze powiedziane, Apteka powiedział, że lubi Wotorę za to, że może pobić policjanta bez żadnych konsekwencji. No tak, no gdzieś tam było, przyniósł mu czapkę, natomiast chyba on nie jest, nie wiem, generalnie jest chyba mundurowym, ale policjantem jest, to nie wiem akurat. Jest? Nie wiem, nawet wiesz, nie chcę teraz tu mówić, ale nie wiem, czy coś z antyterrorystami nie ma Kamil wspólnego, już nie pamiętam dokładnie, ale coś wiem, że w mundurowych właśnie jest, bo nawet z nim o tym kiedyś rozmawiałem przy okazji jakiegoś tam No trailera. Apteka się miał bić u nas kiedyś. Na dwójce miał się bić. Chyba na dwójce, no. Miał się bić na dwójce, tam była kontuzja albo miał wypadek motorowy. Motorowy? Motocyklowy. Motocyklowy. Tak, motocyklowy. No i jak gdyby wtedy wypadł, a teraz to gdzieś tam po prostu samo z siebie wynikło. Rozmawialiśmy już gdzieś tam wcześniej z Szymonem. No i ten konflikt gdzieś tam to po prostu wszystko, myślę, zaostrzył i napędził. Jak ta walka napędza wam sprzedaż zainteresowania galą w twoim odczuciu? Wiesz co, na pewno bardziej motorem napędowym będzie Szymon niż Kamil. Chociaż z drugiej strony świta Kamila też ma duże predyspozycje do bycia motorem napędowym, czyli raz to jest Mirek, a dwa Michał Pasterna, który teraz mocno stał się rozpoznawalną osobą gdzieś tam w sieci i z młodym Lizakiem sobie działają. Więc na pewno to też jest atut dla nas, jako taka dodatkowa promocja, dodatkowa rozpoznawalność i to właśnie, myślę, że właśnie ta walka jest w stanie poprzez te kanały, które ma właśnie Pasternak, sięgnąć po te osoby, które niekoniecznie już wiedziały o Wotorze. No właśnie, no bo problem w Polsce jest taki, że wszystkie organizacje, w zasadzie, no może nie wszystkie, ale większość musi gdzieś szukać tych takich freak fightów, no chociażby przecież KSW robiło Pudziana z Najmanem, teraz freakowe organizacje w ogóle są, cieszą się największym zainteresowaniem. Wy mieliście też taką walkę, z tego co pamiętam, chyba na ostatniej gali, czy na przedostatniej, to był Najman-Jóźwiak. Powiedz mi, jakim się to biło, odbiło echem, czy po prostu było warto zostawić taką walkę, bo zwróciło się w pay-per-view, czy w zainteresowaniu. Jak to wyglądało wiesz co, teraz? ciężko to ocenić, jak gdyby pod takim kątem, czy było warto. Jak
Też my na zasadzie rozwoju jesteśmy też coraz dalej, coraz więcej osób wie o WOTORE. Jak gdyby rozbrzmiewamy echem w sieci i poza siecią. Natomiast wiesz co, my nie szukamy poklasku i rozgłosu właśnie, to nie było główną naszą narracją też, absolutnie. Gdzieś tam to wynikło też, tak jak mówię, wcześniej powiedziałem. Coś między nimi było i nie mieli miejsca, gdzie mogli sobie to rozstrzygnąć, bo Prime na ówczesny czas chyba nie chciał im dać tej walki. Gdzieś indziej nie mogli się bić, więc zwrócili się do nas. My jako WOTORE stworzyliśmy im po prostu środowisko do tego, żeby sobie rozstrzygnęli tą swoją sprawę, która była między nimi. Nic więcej. Wtedy tak naprawdę naszą główną walką był wielki rewanż z Labrygą i Więcławskim. Natomiast wiesz co, no, ciężko jest określić to, czy to nam coś daje, czy nam nie daje. Tak jak mówię, WOTORE, arena WOTORE jest miejscem do rozstrzygania sporów. My nie chcemy też gdzieś tam za bardzo się angażować właśnie w te rzeczy. Zobacz, gdyby środowisko troszeczkę też powstały freak fighty, ci ludzie zaczęli chcieć rozstrzygać swoje spory poprzez właśnie bójki. Jak gdyby w taki, w cudzysłowie, najbardziej prymitywny trochę sposób, natomiast gdzieś tam to też przyciągło sporą rzeszę ludzi, na pewno też na sale gimnastyczne, bo patrząc przez pryzmat, to dziewczyny, które się biją chyba w Fejmie, Lil Masti, dwie dziewczyny chyba są takie, no właśnie nie chciałbym też, no wiesz co? Linkiewicz na pewno, tak? O, możliwe. To one zaczęły naprawdę trenować, jeździć na kampy do Stanów, stały się w moim mniemaniu takimi pełnoprawnymi zawodnikami i troszeczkę się odwróciła gra, bo myślę, że w momencie, kiedy one zaczynały, to właśnie to było takie troszeczkę, wiesz, drapanie się i taka walka, wiesz, takich dwóch kogutów nieprzygotowanych. I one to dostrzegły. To jest, zaczęły, wiesz, no, ambicjonalnie podeszły, chciały się rozwijać, chciała wygrać jedna lub druga z jedną czy inną zawodniczką, więc zaczęły się rozwijać. I mają taki progres. Teraz siedząc na konferencjach prasowych, one już się nie odnoszą do siebie w wulgarny sposób, tylko odnoszą się do siebie właśnie tak jak sportowcy, z szacunkiem, bo wiedzą, ile na tej sali wylewają potu i ile muszą pracy włożyć w to, żeby się przygotowywać przygotować do tej walki, prawda? Więc to jest takie trochę, wiesz, ten medal ma naprawdę dwie strony. Tą taką czarną i niefajną, ale też tą drugą, która jest dosyć ciekawa, która ściąga dzieciaki na salę i która im też daje obraz tego, że sport może być takim dobrym, dobrą rzeczą, która, nie wiem, wyciąga cię z czegoś albo alternatywą na coś, prawda? Tak jest w moim mniemaniu. I wiesz, jak gdyby wracając do tej walki, trochę też było w tym momencie ciekawości, czy to da nam na przykład nowego klienta, ale też mógł to być strzał w kolano, prawda? Sam sobie, sam jak gdyby jesteś w stanie mi to przyznać, nie? Więc ciężko jest ocenić takie ruchy czasami, prawda? To będzie bardziej przez pryzmat, może bardziej długofalowy. Z Dominikiem Bodzianowskim jakoś umowa na dłużej, czy tylko ta jedna walka i zobaczyć, co dalej? Na jedną walkę mają umowę i to samo ma Obcol. Natomiast zobaczymy. No to mówię ci tutaj, myślę, że kto pierwszy poleci piecem, ten będzie zwycięzcą. Także wiesz co, no Obcol jest u siebie na rejonie, więc to jest tak jakby, myślę, że jakby mogli za nim stać ludzie, to by go popychali jeszcze, wiesz, do środka. Dawaj, dawaj, dawaj. Na takich, wiesz, kamiennych tych kręgach, co jest, wiesz.
Także, szanowni państwo, nie mrugajcie podczas tej walki, ogólnie nie mrugajcie podczas całego WOTORE, bo tam się może wydarzyć wszystko. Przypominam, jeśli nie macie pay-per-view, to jest do kupienia chyba 35 zł wersja podstawowa, około 40 zł ta wersja premium, gdzie macie dostęp jeszcze 7 dni do gali. Natomiast powiedz mi, Maciek, mamy wtorek, będziemy mieli, piątek, przepraszam, będziemy mieli bardzo krwawy i brutalny piątek w waszym wykonaniu, znaczy wasza federacja dostarczy nam tych brutalnych i krwawych wrażeń. Natomiast co dalej? Kiedy WOTORE 8? Czy są już plany, czy na razie nie planujecie? Wiesz co, no, gdzieś tam jak sobie rozmawialiśmy, to planowaliśmy pod koniec września to zrobić, bo jednak fajnie odpocząć gdzieś tam przez te wakacje, dać ludziom też odpocząć. Chcielibyśmy, żeby te WOTORE na pewno było bardziej cykliczne i te terminy nasze były bardziej przewidywalne i miejmy nadzieję, że od tej siódemki będzie to wszystko się w ten sposób odbywało. Ile gal rocznie byście chcieli robić? Myślę, że 3-4 to jest takie optimum, żeby robić gdzieś tam kwartalnie te gale. To jest ciekawe. Na przygotowanie się. Są jakieś pomysły na jakieś ciekawe nowe angaże? Wiem, że nie zdradzisz teraz, bo konkurencja nie śpi, nie? Na pewno są właśnie. A propos konkurencji, w sensie, wiesz, śmiesznie, bo naprawdę, no, zawodników, którzy wyszli z WOTORE, jest sporo. Samych, którzy bili się u nas na gołe pięści, jak gdyby na samym początku, 1-3, to myślę, że takie 10 osób luźno bym mógł wymienić. Podczas ostatnich gal też, no, jak gdyby wiadomo, jest Labryga, jest Marek Samociuk, nawet zwycięzca pierwszej naszej edycji. Zawodnik KSW obecnie. No właśnie, prawda? Więc to też daje trochę na to dowód i obraz, że WOTORE może być też taką trampoliną sportową, natomiast jest to, my w żaden sposób też nie chcemy blokować zawodników, nie chcemy ich zatrzymywać, nie wiem, w rozwoju czy gdzieś tam puszczać dalej. Mamy umowy długoterminowe z niektórymi osobami, jest to na przykład też Denis Labryga. I może wyniknie tak, że niedługo jeszcze zobaczymy Denisa u nas na arenie, prawda? No tego wam życzę. Marka Samociuka może też zobaczymy. No tego wam życzę, bo są to zawodnicy, którzy rzeczywiście dawali fajne walki i dużo emocji dostarczali nam jako widzom podczas tej gali. No także co, Maciek? No trzymam kciuki za to, żeby piątkowa gala się udała, żeby wszystko przebiegło zgodnie z planem, żeby pay-per-view sprzedały się wszystkie, jakie macie. Tak jest. No i co? I mam nadzieję, że uda nam się złapać jakoś w miarę na gorąco po wydarzeniu i nagrać wywiad podsumowujący to, co wydarzyło się w walcowni w najbliższy piątek. Jasne. Mam nadzieję, że jeszcze emocje będą mną targać, także No, będziecie. mną też mam taką nadzieję, że będę potarmoszony Tak. przez te emocje. Także co, szanowni widzowie, Maciej Browarski, pseudonim artystyczny Sowa, był moim rozmówcą. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci bardzo za Dziękuję poświęcony bardzo. Dzięki. Pozdrawiam. czas. Hej.